Witam Państwa jeszcze raz bardzo serdecznie. Nasz referat mieliśmy przedstawić chyba w listopadzie ubiegłego roku, ale z powodów zdrowotnych, tak to nazwijmy, zmuszeni byliśmy przełożyć no, na ten rok. Proszę Państwa, problemy w matematyce zawsze były ważne. Już żeby głęboko nie sięgać, to David Hilbert podczas II Kongresu Matematyków w Paryżu w 1900 roku wygłosił referat Problemy przyszłości matematyki w połączonych sekcjach kongresu 5 i 6. Bibliografia i historia, tak się on nazywała, jedna sekcja, a druga nauczanie i metody. Gdzie przedstawił 23 problemy, które miały znaczny wpływ na rozwój matematyki w XX wieku. W 1974 roku AMS zorganizował sympozjum i opublikował materiały w dwóch tomach. Jak mówił wtedy Hilbert, dopóki dziedzina nauki dostarcza wielu problemów, tak długo jest żywa, ich brak zapowiada zaprzestanie samodzielnego rozwoju. I dzięki rozwiązywaniu nowych problemów znajdujemy nowe metody i zyskujemy nowe perspektywy. Może jeszcze tylko o polskim akcencie bym powiedział w związku z tym kongresem w Paryżu w 1900 roku. W dniu 22 kwietnia 1882 roku na posiedzeniu Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Umiejętności ogłoszono, iż Władysław Kretkowski przeznacza nagrody za rozwiązanie dwóch podanych przez siebie zadań matematycznych, mianowicie 100 franków za rozwiązanie zadania z algebry, a 50 franków, 500, przepraszam, za rozwiązanie zadania z geometrii. To zadanie z geometrii absolutnie korespondowało z trzecim problemem Hilberta, czyli to było na 8 lat przed wygłoszeniem referatu przez Hilberta i tak się złożyło, że akurat bardzo szczegółowo w 2018 roku, chociaż wiadomo było o tym wcześniej, ale autorzy Danuta Ciesielska i Krzysztof Ciesielski dotarli do tego rozwiązania i szczegółowo je omówili w Mathematical Intelligencer. Dobrze, przechodzimy do następnych problemów, które zostały zawarte w Księdze Szkockiej. To jest taka pierwsza strona. Widzą Państwo, nie jest to jakiś bardzo artystyczne wykonanie tytułu. Po prostu jest napisane Księga Szkocka. No i rzeczywiście te 85 lat, o których mówiliśmy, pierwszy problem został wpisany z 17 lipca 1935 roku i to był problem Banacha, potem Banacha Ulama i tak dalej. A ostatni był 31 maja, bo chyba tego nie widać, 41 roku, tak. Wpisany przez Steinhausa. Księga Szkocka zawierająca 190 problemów z lat 35-41 ocalała z pożogi wojennej i dzięki żonie Banacha Łucji znalazła się w rękach syna Banacha, także Stefana. Treść Księgi Szkockiej została przetłumaczona na angielski, opublikowana w Stanach Zjednoczonych w 1957 roku i już w 1958 zapoznali się z nią uczestnicy Kongresu Matematyków w Wendyburgu. Moldin opublikował ją w książce zatytułowanej The Scottish Book, Mathematics from the Scottish Cafe wraz z materiałami konferencji poświęconej księdze, którą zorganizował w 1979 roku, a uaktualnione drugie wydanie wyszło w 2015 roku. Także księga, o której mówimy, jest bardzo znana i ceniona w świecie. To są dwie strony tytułowe książek, o których mówiłem, związanych z Księgą Szkocką. Tu mam fragment pracy Stefan Banach w świetle wspomnień
pani dr Zofii Pawlikowskiej-Brożek, ale recenzję do tej pracy wykonywał syn Stefana Banacha i on rzeczywiście podawał tu na marginesie, że zakupiony przez Łucję ten zeszyt, żonę Banacha w twardych okładkach i tak dalej, także, że to było dostępne każdemu, żeby nie pisać na tych marmurowych stolikach. I tu jeszcze chcę powiedzieć, że junior Stefan Banach podkreślał, że ocalała z pożogi wojennej dzięki żonie Łucji, potem znalazła się w jego rękach i została opublikowana w 1957 roku przez ulama, tu z trzema wykrzyknikami, żeby to podkreślić. Dobrze. To jest fragment listu Stefana Banacha juniora do Zofii Pawlikowskiej-Brożek. Fragment z 1999 roku i on pisze tak: co do fotografii mam zaledwie około 20, wyjeżdżając z Lwowa po pogrzebie ojca w 1945 roku zostałem okradziony na dworcu lwowskim, cała duża walizka z ubraniami i osobistymi rzeczami, w tym fotografie, dokumenty ojca, indeks Politechniki doktora, etc., także Bogu dzięki, że nie przewoził księgi szkockiej. Władysław Orlicz, pisząc o Stanisławie Mazurze w 1965 roku, zauważył, że do tradycji matematyki w Polsce należy chętnie komunikowano sobie wzajemne zagadnienia będące na warsztacie pracy uczonych i w okresie międzywojennym przybrało to bardzo specyficzną formę księgi szkockiej od kawiarni szkockiej. Mazur był takim wielkim entuzjastą przekazywania zagadnień do rozwiązywania za pośrednictwem księgi szkockiej i właściwie on jest autorem, względnie współautorem, około 25 problemów zanotowanych w księdze szkockiej, z których tam powiedzmy tylko część, ale tu przypominam, że to jest cytat z 1965 roku. No już wiemy, że zeszyt w twardych okładkach, zakupiony w celu pamiętania tych problemów i dał początek zjawisku. On był dostępny, przechowywany u płatniczego kawiarni szkockiej, dał początek zjawisku zwanemu księgą szkocką, problemy, nagrody, rozwiązania. Czy dostępny był każdemu? Moim zdaniem nie. Ale zacytujmy, jeszcze wrócimy do tego, dlaczego tak mówię, że nie był dostępny, że nie każdy mógł wpisywać problem do księgi szkockiej. Też znalazłem na to, powiedzmy, odpowiednie cytaty i literaturę. Ale zobaczmy, kim byli bywalcy kawiarni szkockiej, że to była, na oko każdy nadaje się tam gasta szkockiej. Była ona lokalem o najbardziej niejednolitej publiczności wśród kawiarń lwowskich, profesorowie Uniwersytetu, zakochane pary, stare plotkarki, samotni czytelnicy gazet, bibliofile, bilardziści, żydowska inteligencja i studenci z pobliskiego domu akademickiego. Wszystkie stany, sfery, klasy, rasy, wyznania i upodobania żyły tu zgodnie, nie ze sobą wprawdzie, ale obok siebie, wypełniając przeciętnie połowę sali. To też szkocka była zawsze szczególnie miła dzięki temu, że nigdy nie było w niej pełno i nigdy nie było w niej zbyt pusto. Tak jakoś szczęśliwie wymierzona była jej pojemność. Józef Majen tak pisał w Gawędach o lwowskich kawiarniach w chwili w 1934 roku. Tu po prawej mamy, Myszką pokazuje to właśnie na dole, tu jest ta kawiarnia szkocka, tu jest Lwów, Plac Akademicki. A po drugiej stronie mieści znajdował się kościół świętego Mikołaja, a obok kościoła było seminarium matematyczne, Instytut Matematyczny Uniwersytetu Lwowskiego. Żeby bardzo nie wchodzić w szczegóły, oprócz tego, że księga szkocka jest znana dla specjalistów, interesują się nią też artyści. Była we Wrocławiu, miała premierę w ramach europejskiej, kiedy Wrocław był europejską stolicą kultury. Opera, tak nazwana,
Właściwie to śpiewogra zatytułowana Paradoksalny rozkład sfery. Wiersze o niej, o kawiarni szkockiej pisano tu i książka, tomik wierszy Kawiarnia Szkocka Susan Case. Tu jest fragment recenzji profesora Dudy. Chociaż muszę powiedzieć coś takiego, że zarówno do opery, jak i do tych, jak i do tomiku wierszy, czy do filmu, matematycy są wyjątkowo wybredni, jednym się to bardzo, drugim mniej podoba. Telewizja Polska zrobiła film Przestrzenie Banacha, a teraz, no teraz w 2019 roku na stulecie Polskiego Towarzystwa Matematycznego mogliśmy oglądać film Banach między duchem a materią w reżyserii Wiesława Saniewskiego. Mnie osobiście ten film się podoba, chętnie bym go obejrzał jeszcze raz, ale nie wiem gdzie. No i większości społeczeństwa Lwowska Szkoła Matematyczna jest znana przez książkę Mariusza Urbanka Genialni, no ale to jest tak, że właściwie ta książka służy do tego, że i studenci się nią posługują, a tam jest wiele półprawd, wiele dopowiedzeń, no po prostu jest to pewnego rodzaju dzieło literackie, ale jak kiedyś byłem w jury pewnego konkursu organizowanego przez mBank związany z historią matematyki, no to po prostu jest cytowana nagminnie z tymi wszystkimi, nazwijmy to, niedopowiedzeniami, a wręcz zmyślonymi niektórymi historiami. Także nie jest to książka z historii matematyki. Dobrze, wracamy do Księgi Szkockiej. Oczywiście wszystkich tych numerów nie będę Państwu czytał. Być może, że jeszcze przyjdzie, będzie jakaś możliwość napisania o tym. Z 2015 roku mamy problemy z nagrodami bądź nie, problemy częściowo rozwiązane, problemy nierozwiązane, bez komentarza i problemy, których status jest jeszcze nieznany. Mówię, że to jest z 2015 roku, ale trzeba by zrobić jeszcze taki przegląd, także widzimy, że te 190 problemów, rzeczywiście część z nich dogłębnie rozwiązana, niektóre częściowo i tak dalej, także jeszcze jest nad czym pracować, żeby te zagadnienia rozwiązywać. Problemy w Księdze Szkockiej dotyczyły zarówno zagadnień matematyki klasycznej, jak i współczesnej. Niektóre zapoczątkowały nowe dziedziny matematyki. Moi koledzy będą też o tym mówić. Ja bym chciał wspomnieć o teorii gier, bo powszechnie uważa się tę monografię Theory of Games and Economic Behavior Johna von Neumanna i Oskara Morgensterna za początek tej nowej dziedziny teoria gier, ale wystarczy popatrzeć, że te gry nieskończone były wprowadzone w problemacie, ja tu napisałem problem, ale oni pisali problemat, została podana definicja pewnej gry, pytanie przed Mazura, no ciekawa flaszka, Boże, ciekawa nagroda jest. Jak szybko mówię, to przeskakuje, wskazana przez Ulama i za to była jedna flaszka wina. Tak Stanisław Ulam napisał. Także rzeczywiście ten problemat dał początek nowej dziedzinie teorii gier. Ten wkład Mazura może w świecie jest mniej znany, jednak John von Neumann miał kontakty z matematykami lwowskimi. To on głównie rozwinął tę teorię. Zresztą tu mają Państwo, on bywał we Lwowie, tu na dowód podaje przez niego sformułowany problem z 1937 roku. Wróćmy do Ulama, który ma duże zasługi we wprowadzeniu, w rozpowszechnianiu tej Księgi Szkockiej. Oczywiście do wspomnień, widzą Państwo, można się, no, zawsze trzeba to sprawdzać, bo Ulam mówi gdzieś 33-34, że Banach przyniósł do kawiarni gruby zeszyt i tak dalej, że ów brulion jest znany Księga Szkocka, a było to w 35.
Ale wiele zamieszczonych tam problemów nosi daty sprzed 1935 roku. One były długo dyskutowane, mówi Ulam, przez tych, których nazwiska zostały wpisane do księgi. Żeby można rozważać, ja specjalnie to podkreśliłem na niebieski kolor, rozważać oficjalny wpis jakiegoś zagadnienia, musiało ono wzbudzić powszechne zainteresowanie. W niektórych przypadkach zadanie rozwiązywano na miejscu, a odpowiedź zapisywano. Wróćmy też dalej do Orlicza. Piszącemu te słowa staje przed oczyma obraz zadymionej sali kawiarni szkockiej, w której całymi dniami do późnych nocnych godzin odbywało się nieprzerwanie kolokwium matematyczne. Mazur był chyba jedynym z grupy lwowskich matematyków, który w specyficznych warunkach kawiarnianej pracowni, w pracy wymagającej wielkiej koncentracji i zdolności wyłączenia się z otoczenia i przy tym dużej odporności nerwowej i fizycznej. Umiejętność prowadzenia pracy zespołowej jest cechą charakterystyczną całej działalności naukowej tego uczonego. Mówi się, że Mazur według Orlicza był jedynym, który w tak trudnych warunkach zdołał dorównać Banachowi. Żeby troszkę przyspieszyć, żeby moi koledzy mogli wszystko, koleżanka i kolega powiedzieć, więc tu przedstawiam listę według wpisu i ona wygląda następująco. Nie czytam tych wszystkich nazwisk, bo nie teraz pora na nie. Także oprócz tych lwowiaków byli warszawiacy, byli ludzie z zagranicy, z Francji, z USA. No i na koniec to mamy ze Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich. Też się tam, jak już za pierwszych Sowietów i za drugich przyjeżdżali, to się chętnie do księgi wpisywali. Swoją drogą to są w większości bardzo dobrzy matematycy. Proszę Państwa, ja się chcę jeszcze przez pięć minut odwołać do wspomnień profesora Turowicza, ale nie do tych, które mogą Państwo zobaczyć w Intelligencerze autorów Krzysztofa Ciesielskiego i Zdzisława Pogody, tylko pani dr Zofia Pawlikowska-Brożek udostępniła mi nagrania troszkę późniejsze z księdzem Turowiczem i wybrałem parę, wydaje mi się, istotnych kwestii. O czym oczywiście wspomnieni wcześniej autorzy też sporo o tym piszą. To, że Mazur był młodszy od Banacha o 13 lat, Banach uważał go za kolegę, rzeczywiście to był bardzo silny stolik. Tu chcę powiedzieć może tak, o. Banach odznaczał się niesłychaną inicjatywą, ciągle nasuwały mu się problemy matematyczne, niesłychanie szybko kombinował dowody z tego, co udowodnił, znikoma część jest opublikowana, bo Banach musiałby mieć dwóch sekretarzy, żeby nadążyli pisać to, co on robił. Mazur natomiast widział niesłychanie daleko, czy rozumowanie będzie dobre, czy nie. Czasem dyskusja składała się z kilku słów rzuconych w ciągu długich okresów rozmyślenia. To był taki wytworzony nawyk wytrwałości i koncentracji, trwającej czasem godzinami. To był istotny element prawdziwej pracy matematycznej. Kiedy Marcinkiewicz z Wilna był we Lwowie, jak wrócił po rocznym pobycie, to też chciał w Wilnie coś takiego zrobić i raz udało się im tam, jak mówi profesor Jeśmianowicz, do kawiarni Rudnickiego. To takie naturalne miejsce było, no ale to było tylko raz i nic nie wiemy o kolejnym spotkaniu, czyli jednak nie udało się tak bardzo prosto tego fenomenu lwowskiego przełożyć. Turowicz mówi także, zgłosił kiedyś na posiedzeniu Towarzystwa Matematycznego we Lwowie pracę o funkcjonałach multiplikatywnych, po wojnie ją ukończył. I on mówi tak, ja referuję i Banach wszedł na salę, trochę spóźniony, miał niesłychanie posępną minę, zauważyłem, że Banach jest zły, słuchał niesłychanie uważnie tego, co mówiłem i mina mu zrzedła. Kiedy skończyłem, zabrał głos i powiedział tak, ja zajmowałem się tym problemem, pan to zrobił całkiem inaczej i dobrze pan to zrobił i przyjął z zadowoleniem tę opinię. Także
w jakiś sposób wszyscy pilnowali, jak Państwo widzą, tych praw autorskich. Nawet w ten sposób nie było to ściśle sformalizowane. Banach szedł z tym zamiarem, żeby zrobić awanturę, ale idea była całkiem odmienna i potem bardzo, bardzo uważał Banach księdza, no jeszcze no wtedy doktora Turowicza, tak. Tu może pewną anegdotę, którą profesor Turowicz opowiedział, że jak siedzieli kiedyś z Mazurem w Szkockiej, przyszedł Auerbach. Mazur mu przedstawił pewien problem i dodaje za rozwiązanie tego problemu całą butelkę wina. Auerbach słynął z ciętego języka i mówi, odsunął arkusz i powiedział, mnie wino szkodzi. Także prywatne seminaria też Banach urządzał w gabinecie, to wiemy też od profesora Turowicza. I rzeczywiście to, o czym już mówiłem, że musiał mieć, by mieć dwóch, trzech sekretarzy, żeby to spisać. Proszę Państwa, na koniec chcę powiedzieć taką rzecz. Ja po raz pierwszy, nie, że ja mówię o tym po raz, nie, że po raz pierwszy, nie, ponieważ to jest sprawa znana, ale wydaje mi się, że warto powiedzieć, że Banach też poniósł, nazwijmy to osobistą jakąś porażkę związaną z tym, no bo miał straszne długi, wierzyciele zaskarżali go do sądu, a jednak te posiedzenia, chociaż profesor zarabiał około 1000 zł miesięcznie, te posiedzenia w kawiarni szkockiej też sporo kosztowały i najczęściej tą osobą, która płaciła za spotkanie w kawiarni szkockiej długo, to był właśnie sam Banach. O, tutaj tylko mam już zupełnie na koniec to nie pierwszy raz jest prezentowane, bo w książce Ikonowicza i teraz nie ma, nie przypomnę sobie nazwiska, nie, Mironowicz i pani z Gdańska. Jakśmy pisali o materiałach lwowskich, to też mówiliśmy o tych materiałach związanych z komornikami, z sądem i tak dalej. Także to jest cena, którą Banach zapłacił za ten sposób uprawiania matematyki. Ja już dziękuję i wyłączę się i oddaję głos pani Małgosi Stawiskiej. To ja może najpierw jeszcze nawiążę do tej teorii gier, o której pan profesor Domoracki wspomniał. Nie zdążyliśmy tego uściślić. Von Neumann się już wcześniej teorią gier zajmował, pod koniec lat 20. Wkład Mazura polega na wprowadzeniu gier nieskończonych i na połączeniu teorii gier z teorią mnogości. Ja troszkę rozwinę ten wątek, więc dlatego pozwalam sobie tutaj opowiadać. Przygotowywałam się na wystąpienie dla słuchaczy, którzy w większości nie są matematykami. Widzę dużo znajomych matematyków, więc proszę mi wybaczyć, jeśli niektóre rzeczy będą rozmyte. Trudno jest wszystkich zadowolić, matematyków ścisłością sformułowań, a nie matematyków nie znudzić technikaliami, więc starałam się tutaj zrównoważyć. Zobaczymy. No, oczywiście, jak już pan profesor Domoracki wspomniał, Księga Szkocka wpłynęła na rozwój matematyki. Ja sobie pozwoliłam przejrzeć wszystkie te problemy, sklasyfikować według działów matematyki, ile problemów, z którego działu tej księdze szkockiej figuruje. Od razu mówię, że im się numeracja nie zgadzała, więc matematycy, którzy w swoich pracach tak dbali o ścisłość i dokładność, w życiu codziennym może tej wagi tyle nie przywiązywali. Problemów jest 193, ponieważ Banach, Ulam i koledzy dopuścili się czegoś, czego się nie dopuściliby absolutnie w pracy naukowej, czyli policzenia tego samego obiektu dwa razy. Więc tutaj taka refleksja na temat
sposobów pracy matematyka. Od razu Państwu powiem, że ten mój podział jest oczywiście nieprecyzyjny i to wcale nie dlatego, że się nie przyłożyłam do referatu. On precyzyjny być nie może, ponieważ wiele z tych problemów jest na granicy dziedzin, tak jak z problemem Mazura, który już pan profesor Noworacki sygnalizował. Właściwie trudno powiedzieć, czy to jest teoria gier, czy teoria mnogości. Jest argument za jednym i za drugim, więc no tutaj też się nie da rozstrzygnąć. Natomiast jak Państwo popatrzą na te liczby, to tutaj jest bardzo duża liczba problemów z teorii funkcji zmiennej rzeczywistej. Aż 27. Szkoła lwowska się kojarzy najzupełniej słusznie zresztą z analizą funkcjonalną, teorią operatorów. No więc razem wziąwszy, to jest aż troszkę mniej niż funkcje rzeczywiste same z siebie, więc jak to tłumaczyć? Jak wygląda taki problem? No, oczywiście tam był specjalista z funkcji rzeczywistych, Stanisław Ruziewicz, inni matematycy oczywiście też się tym interesowali. To nie tyle, żeby pokazać wagę tego problemu, żeby zilustrować, jakie problemy mam na myśli, mówiąc o funkcjach rzeczywistych. Ale Ruziewicz nie był jedyny, który tego typu problemy wpisywał. Cała lista innych matematyków, którzy tego typu problemy sformułowali i wcale nie mała. No i tutaj kolejna refleksja na temat metodologii matematyki. Zanim się przystąpi do badania przestrzeni funkcji o takiej, a takiej własności, dobrze jest wiedzieć, czy w ogóle funkcje o takiej, a takiej własności istnieją. Jeśli nie ma, no to w ogóle przestrzeni też nie ma. Jeśli istnieją, no to ile jest takich funkcji, powiedzmy wśród funkcji ciągłych albo wśród funkcji mierzalnych. Tutaj ile też można na różne sposoby rozumieć, czy takie funkcje tworzą zbiór Gersty, czy tworzą zbiór pierwszej, drugiej kategorii Bera. Tutaj są techniczne pojęcia. Matematycy wiedzą, nie matematykom krótko nie wytłumaczę, o co chodzi. No więc te problemy z funkcji rzeczywistych, które wpisywali tacy ludzie jak Schauder, czy Mazur, czy Banach, czy tutaj cała reszta znakomitości, to takie modele zabawkowe, a może no, matematyka nie jest nauką doświadczalną, ale tu mi pasuje ten termin, poletko doświadczalny. Zobaczyć sobie, jak się jakieś zjawisko rozwija, zanim się uogólni. Taki konkretny przykład, zanim całą przestrzeń funkcyjną się zbada i własności, to trzeba wiedzieć, czy takie czy inne funkcje w ogóle istnieją. To jest moje prywatne tłumaczenie. Jeśli Państwo mają inny tutaj pomysł na wyjaśnienie, to chętnie tutaj posłucham. To jeszcze o problemie Mazura, tak jak obiecałam. Może nie było widać, to jest gra nieskończona i polega na wyborze przez dwóch graczy na przemian zbioru o pewnych własnościach. To są podzbiory przedziału, o ile pamiętam. Nie było widać, może pan profesor Domoracki później jeszcze pokaże ten slajd. Natomiast jeśli idzie o te gry nieskończone w teorii mnogości, to chciałam powiedzieć o grach Choqueta. Też nie będę w szczegóły techniczne wchodzić. W każdym razie tam jest dowolną przestrzenią topologiczną, nie tylko odcinkiem. I zbiory się wybiera kolejno z rodziny podzbiorów otwartych. Przestrzeniami Choqueta nazywa się takie przestrzenie, w których dla gracza B jest gracz A, gracz B jest reguła, według jakiej wybierają, w których gracz B istnieje strategia wygrywająca. I taka gra służy do uogólnienia pojęcia zupełności, które oczywiście w klasycznym sensie to jest pojęcie z przestrzeni metrycznych. Natomiast z pomocą gry Choqueta można zdefiniować
uogólnienie, które obowiązuje w dowolnych przestrzeniach topologicznych. Więc tutaj zastosowanie gier nieskończonych do teorii mnogości. No i z polskiego podwórka, z lwowskim akcentem, to jest aksjomat determinacji, alternatywa dla aksjomatu wyboru w teorii mnogości, który, przepraszam, nie wszystkim matematykom się podoba. Ten aksjomat jest sprzeczny z aksjomatem wyboru. Sformułowali go Jan Mycielski i Hugo Steinhaus w 1962 roku, no więc grubo, grubo później, po czasach lwowskich. Też nie będę w szczegóły wchodzić. Aksjomat ten jest sformułowany w języku gier topologicznych i mówi, że jeden z graczy ma strategię wygrywającą. Więc kolejne wykorzystanie teorii gier w teorii mnogości. Więc widzą Państwo, że tutaj powiedzieć, czy problem Mazura był problemem z teorii gier, czy problemem z teorii mnogości, to nie jest takie łatwe zadanie, no więc to prowadzi do rozbycia tego podziału. Nie taki precyzyjny, jak by sobie to niektórzy wyobrażali, jeśli idzie o matematykę. No miało być o nowych dziedzinach, więc jest problem 38 u Lama, się ładnie formułuje, też będzie N elementów, od razu interpretacja osób, do każdego elementu wylosowanych jest K innych z pomiędzy, zachowałam oryginalną ortografię według rękopisu, danych N osób według praw przypadku, czyli losowo. I te K osób się nazywa znajomymi danej osoby. Jakie jest prawdopodobieństwo to, że od dowolnego elementu można dojść do dowolnego innego poprzez same elementy znajome. Relacja znajomości tu jest niesymetryczna, czyli jeśli A zna B, to niekoniecznie B musi znać A. I tutaj jest problem dotyczący zachowania się tego prawdopodobieństwa na dłuższą metę. Problem też nie jest precyzyjny, bo nie, według praw przypadku nie jest precyzowane, według jakiego rozkładu to prawdopodobieństwo tutaj obowiązuje, ale ten problem zapoczątkowuje dziedzinę grafów losowych. Grafy są skierowane oczywiście tutaj. Państwo widzą, że relacja znajomości jest niesymetryczna. I fakt, że można od każdego elementu dojść do każdego innego poprzez znajomych, jest nic innego, tylko spójność grafów losowych. Czyli problem Ulama zapowiada coś, co formalnie zdefiniowali Paul Erdős i Alfred Rény w 1959 roku. Pewną odmianę grafów losowych, są wierzchołki, krawędzie się dobiera właśnie losowo. Erdős rozwiązał analogiczny problem, ale dla grafów nieskierowanych. To było trochę łatwiejsze. Dopiero zależność bardzo subtelna została ustalona w 2014 roku. Tak jak już jesteśmy przy grafach, matematycy lubią grafy. Ja nie jestem specjalistką z tej dziedziny. Może nie wszyscy lubią historię i socjologię nauki, ale lubią różne właśnie grafy, które ilustrują współpracę między uczonymi, liczbę Erdősa, która wskazuje nic innego, tylko odległość na grafie od pewnego wierzchołka. No więc tutaj kolejna dziedzina. Ja myślę, że pan profesor Zaliczny też powie o jeszcze innej nowej dziedzinie, która została zapoczątkowana. Ja powiem o księdze szkockiej i formacji młodych matematyków. No, tu jest przykład, który mi podsunął pan profesor Domoracki. Czy to było działanie świadome? Czy oni sobie te problemy wpisywali i potem jakoś to przeniknęło pod strzechy dzięki, ja wiem, Ulamowi czy coś? No niekoniecznie. Oni się chyba świadomie posługiwali tym, powiedziałabym, formacji młodych matematyków. Nie tylko chodzi o kształcenie. Tu jest problem. Funkcja ciągła określona na przedziale 0,1, czy istnieje zbiór doskonały i funkcja analityczna, taka, że na zbiorze tym doskonałym C zachodzi identyczność między tą funkcją ciągłą a tą postulowaną funkcją analityczną. To zrobił Zygmunt Zahorski, opublikował to rozwiązanie w 1947 roku.
To jest seria lematów, które mu zajęły prawie 50 stron. Tam są jeszcze inne problemy sformułowane, pokrewne. Dlaczego powiedziałam formacja raczej niż kształcenie? Zachorski to wykształcenie już miał. Już był po studiach, kiedy uciekł z Warszawy do Lwowa. W 1939 do 1941 roku był asystentem Banacha i aspirantem. Dziś powiedzielibyśmy formalnie doktorantem, ale tak się to w sowieckim systemie akademickim nazywało, na Uniwersytecie Lwowskim. Problem Ulama rozwiązał już w 1940 roku, więc na pewno matematycy lwowscy z Banachem na czele się tymi problemami dzielili z młodszymi adeptami. Skoro Zachorski już w 1940 roku tym problemem się zajął, pracy nie zdążył opublikować, ponieważ po raz drugi przeszkodziła mu inwazja niemiecka. Wrócił do Warszawy, pracował w fabryce Philipsa. Po powstaniu warszawskim trafił do Krakowa, zaczął pracować na UJ, szybko obronił doktorat pod kierunkiem Warzewskiego, habilitował się, potem przez wiele lat był profesorem, najpierw na Uniwersytecie Łódzkim, potem na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Natomiast to rozwiązanie problemu z Księgi Szkockiej uważał za jedno ze swoich głównych osiągnięć. To przyznał w ankiecie Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Pan profesor Domoracki mi pokazał stosowny dokument. Mnie się to jakoś na ten PDF nie zmieściło, więc Państwu nie pokażę. Teraz jeszcze parę minut wykorzystam na powiedzenie, czego w Księdze Szkockiej nie było. Mark Katz, czyli Marek Katz, uczeń Steinhausa, lwowski, potem matematyk amerykański, w pierwszym wydaniu książki Modina, czyli krytycznego wydania Księgi Szkockiej z komentarzem, zwrócił uwagę, że nie było problemów z teorii liczb. Z tym tutaj też właściwie ma rację. Nie ma problemów, które wyraźnie są sformułowane w teorii liczb. Natomiast jest problem, pan profesor Domoracki wspominał o rozcinaniu brył wśród problemów Hilberta. W Księdze Szkockiej też jest problem o rozcinaniu kwadratu na skończoną liczbę samych różnych kwadratów. I już wcześniej pojawiło się nazwisko Ruziewicza, który ten problem tutaj sformułował. Było wcześniej rozwiązanie analogicznego problemu dla prostokąta. To opublikował Zbigniew Moroń, student i młodszy asystent Ruziewicza, kolega ze studiów Orlicza, który to przypomniał po wojnie. Moroń pracował jako nauczyciel we Wrocławiu po emigracji ze Lwowa. I Ruziewicz problem znał, jak sam twierdził, od matematyków krakowskich. Podzielił się ze studentami. Student zrobił rozwiązanie takiego problemu. To maleństwo, to ma bok jeden. Tu jest prostokąt rozłożony na 9 kwadratów. I to jest właściwie teoria liczb. Suma, znaczy rozkład liczby naturalnej, pole kwadratu, na sumę kwadratów liczb naturalnych. Co jeszcze tam z teorii liczb? To ma związek też z ciągami Fibonacciego. Oczywiście, jak zauważył Max Dem, który się też problemami takimi zajmował, i Moroń, boki muszą być względnie pierwsze. No to jest, to pachnie matematyką rekreacyjną i ta teoria liczb nie jest poważna. Więc Katz albo nie wgłębiał się w ten problem, albo stwierdził, że taka teoria liczb to się tu nie liczy, że pozwolę sobie tutaj na taką grę słów. Katz się znał na teorii liczb i wraz z Erdeszem opublikował twierdzenie, które mówi o rozkładzie różnych czynników, różnych między sobą, czynników, liczby takich różnych, czynników pierwszych, losowo wziętej liczby naturalnej. Tam jest straszne wyrażenie dotyczące
logarytmów i tak dalej, ale na końcu wychodzi krzywa Gaussa, którą zapewne wszyscy Państwo znają i opublikował to wspólnie z Erdősen, który też był już tu wspomniany, więc Katz się na poważnej teorii liczb znał i pewnie albo tu się nie wgłębiał w ten problem, który pachniał matematyką rekreacyjną, albo stwierdził, że właśnie taka teoria liczb to nie jest teoria liczb, to jest dla zabawy. Tutaj mu można rację przyznać. Ja nie wiem, czy już pan profesor Zaryczny będzie zabierał głos. Ja to jeszcze mogę uzupełnić o jedną rzecz, też związaną z teorią liczb. I tu refleksja, że nawet najwięksi matematycy mogą nie rozpoznać problemu, nie wiedzieć, że jest on wcześniej rozwiązany i przegapić okazję do sformułowania ciekawego naprawdę problemu. Tutaj potknął się Maurice Fréchet, wielki matematyk od przestrzeni Frécheta i nie tylko, pochodnej Frécheta, wpisał problem numer 118. To jest moje tłumaczenie z francuskiego. To jest oszacowanie wartości bezwzględnej wyznacznika macierzy n o wyrazach równych plus minus 1 jako funkcję zmiennej n. No, Fréchet po pierwsze nie wiedział, że taki problem rozwiązał już wcześniej Adamar, że dowolna macierz nie tylko rzeczywista, ale zespolona stosownych wymiarów o wyrazach na moduł mniejszy lub równy 1 spełnia taką zależność. Bezwzględna wartość wyznacznika jest mniejsza lub równa niż n do potęgi n drugich, że jest osiągana równość dla macierzy takich. Takie macierze słusznie nazywają się macierzami Adamara, ale co jest ciekawe, problem, proszę Państwa, to jest ćwiczenie dla studentów drugiego roku. Za moich czasów studenckich na Uniwersytecie Jagiellońskim było ćwiczenie na ekstremum funkcji wielu zmiennych. Natomiast ciekawa rzecz się zaczyna z istnieniem macierzy Adamara. Istnieją tylko wtedy, gdy n równa się 1, no to jest małe piwo, 2 lub n jest podzielne przez 4. Tu już wchodzimy w teorię liczb, ale nie wiadomo, czy dla wszystkich takich n. Są konstrukcje dla n chyba w czasie obecnym mniejszym lub równym 668, chociaż niektóre sięgają jeszcze tego, co zrobił J.J. Sylvester w XIX wieku. Problem był dyskutowany, ponieważ Raymond Perry, współpracownik Antoniego Zygmunda, notabene, podał w 1933 roku, czyli mniej więcej w czasach rozkwitu Księgi Szkockiej, metody konstrukcji z wykorzystaniem ciał skończonych dla pewnych n, które są mniejsze od 92. Czyli ta teoria liczb tutaj do problemu weszła. Ale to by się też nie liczyło, bo nie sam problem był ciekawy, ponieważ po pierwsze był już rozwiązany, po drugie rozwiązanie jest raczej rutynowe. Natomiast te ramifikacje, te wszystkie rozgałęzienia, tu się dopiero zaczyna ciekawa rzecz i to Fréchet przegapił. Najpierw chciałem podziękować za taką możliwość mówienia tutaj i znalazłem takie zdanie w książce w języku hiszpańskim matematyka meksykańskiego Luisa Montejano. On pisze, że no takie słowa, wyobraziłem sobie, że nie Banach Ulam czy Steinhaus, ale nasi bohemy, Diaz Miron Gutierrez Najera Acuna i ja będąc w szczytu delirium spędzam dni w barze, rozmawiając o poezji, kobietach i matematyce, dla samej przyjemności marnując dla nich życie, myśląc o nich. Miał też wiadomość, że autorzy oferowali butelki koniaku, whisky lub zwykłej kawy w nagrodę każdemu, kto rozwiązał którykolwiek z ich problemów. To był mit. Rzeczywistość nie jest daleko. Widzimy, że Księga Szkocka służy dla inspiracji, dla takich tekstów ciekawych, matematycznych. I jeszcze chcę parę wstępnych słów takich powiedzieć, że
Historia niektórych pomysłów i problemów matematycznych jest nie mniej interesująca i dramatyczna niż historia jednostek. I też znalazłem Heideggera, tylko to jest tłumaczenie z tłumaczenia, nie wiem, czy dobrze to mnie wyszło, że umiejętność zadawania pytań oznacza umiejętność czekania, nawet na całe życie. Że czasami na rozwiązywanie niektórych problemów trzeba czekać bardzo długo i przy tym wspominam, chyba o Hilbercie to mówili, że powiedzieli mu, a wyobraźmy sobie, że pan jest zamrożony i budzi się tam 100 lat później, to o czym się pan najpierw zapyta ludzi? A Hilbert odpowiedział, że zapytam się, czy hipoteza Riemanna jest udowodniona. Więc ja już miałem możliwość w tym roku mówić o problemach topologicznych z Księgi Szkockiej. Właśnie dowiedziałem się, pani profesor Stawiski-Friedland, że jest 27 tych problemów z topologii. Ja wiedziałem, że dużo, ale że 27, czyli 25 z topologii ogólnej i jeszcze dwie problemy w historii grup topologicznych. I powiem, no i też podpisuję się pod każdym słowem, co powiedziała pani profesor. W sensie, że no tak trzeba między Scylą a Charybdą, czy mniej tej matematyki, czy więcej tej matematyki, bo w sali są chyba spośród słuchaczy, niektórzy są matematykami fachowymi, a niektórzy no może nie interesują się wcale tą dziedziną wiedzy. Znaczy, powiem tylko o topologii, co to znaczy. Topologia, topos, miejsce, logos, nauka, wiedza. Jest to gałąź matematyki, która się zajmuje w najbardziej ogólnej formie pojęciem ciągłości, a w szczególności właśnie ciągłościami przestrzeni, które pozostają niezmienne pod wpływem przekształceń ciągłych. No, dla przykładu łączność, orientowalność, zwartość. I tu podam nazwiska topologów, które związanych z Lwowską Szkołą Matematyczną lub z Księgą Szkocką. Najpierw wspomnę Aleksandrowa, Paweł Aleksandrów. On był szefem katedry, kiedy studiowałem na Uniwersytecie Moskiewskim w aspiranturze, czyli na studiach doktoranckich. Oczywiście, że Stefan Banach jest uważany za twórcę analizy funkcjonalnej, ale okazuje się, że tak dużo zrobił na topologii, że możemy też podać nazwisko Stefana Banacha jako topologa. Karol Borsuk jest znany, no na przykład stwierdzenia Borsuka-Ulama o antypodach. Samuel Eilenberg, no jeden z twórców topologii algebraicznej i teorii kategorii. Kazimierz Kuratowski jest słynnym topologiem, między innym autorem księgi klasycznej topologii w dwóch tomach. Lazar Lusternik był matematykiem sowieckim, znanym na przykład z kategorii Lusternika-Schnellermana. Juliusz Schauder, stwierdzenia o punkcie stałym. Józef Schreier z jego prac, część z nich wspólna z Ulamem z teorii grup topologicznych bądź półgrup topologicznych. Wacław Sierpiński, no, znany jest na przykład z dywana Sierpińskiego. Spielrein też ma swoje słynne twierdzenie w topologii ogólnej, twierdzenie Marczewskiego Spielreina. Stanisław Ulam, już nawet wspominałem jego nazwisko. Miron Zarycki był znany z aksjomatyki, na przykład operatora domknięcia. I tu parę słów o topologii tak wstępnych, żeby ja sobie zdaję sprawę, że za każde zdanie, ja jako nauczyciel akademicki, który prowadzi wykłady z topologii, mogę sobie dać dwóje, ale muszę tak formułować. Znaczy, najpierw jednym z najważniejszych pojęć topologii jest pojęcie homeomorficzności. Czy dane dwie figury, czy dane dwie przestrzenie są homeomorficzne? A według definicji to znaczy, że istnieje transformację ciągła jednej z tych przestrzeni w drugą. I tu na rysunku mamy na przykład trzy figury parami homeomorficzne. Ale jeśli na przykład powiemy, że pierwsza figura składa się z takich dwóch części, znaczy już nie trzy mamy figury, a dwie. Pierwsza składa się z dwóch części, a druga z jednej, to już te dwie figury nie są homeomorficzne, bo
dwa kawałki, tu ta ma dwa kawałki, ta ma jeden i tu liczba tych kawałków jest niezmiennikiem topologicznym. A niezmienniki topologiczne to są takie właściwości, które się zachowują przez homeomorfizmy. I w związku z tym chcę przypomnieć taki problem numer 7, problem Mazura-Banacha. A propos, tu się przerwie i chcę zademonstrować kubek, który był u mnie tu przed posiedzeniem. Proszę zwrócić uwagę. I love Banach Mazur Game. I love New York. A tu I love Banach Mazur Game. To taki utwór, to zrobiła pani doktor Olena Hryniew. I tu jest serduszko, które wybiera pierwszy uczestnik, pierwszy gracz, to mniejszy drugi gracz i tak dalej do nieskończoności. I pierwszy wygrywa, gdy te wszystkie zbiory zawierają punkt wspólny, a drugi w przeciwnym przypadku. Przerwałem się, ale wracam do tych nazwisk słynnych matematyków Mazura i Banacha. Czy dwa nieskończenie wymiarowe zbiory wypukłe w przestrzeni Banacha są homeomorficzne? I powiem o tym, jakie jest drzewo wyników związanych z tym, z tym problemem. I tu z tego drzewa możemy widzieć, że idzie to od lat 30. do współczesnych wyników. Ja tu najpierw podaję nazwiska, a potem trochę dyskusji odnośnie tych wyników. Znaczy tu mamy właśnie... Jeden z wyników w tym kierunku pojawił się jeszcze przed formułowaniem tego problemu. Było to twierdzenie Kellera. No mamy Keller, Banach-Mazur formułowanie, potem Wiktor Klee, Anderson Kadec, Henryk Toruńczyk, Eugenij Szczepin, Aleks Cigogidze, Bestwina Mogilski, Koti Dobrowolski, Taras Banach, Wazylewicz Repowsz, no i tu moje nazwisko tu się pojawiło. Znaczy, najpierw Keller w roku 1931 udowodnił, że dwie przestrzenie zwarte nieskończenie wymiarowe w przestrzeni Hilberta są homeomorficzne z kostką Hilberta. Potem podam rysunek tej kostki. I już w roku 1955, że zbiory lokalnie zwarte, wypukłe, są homeomorficzne. Oczywiście tu chodzi... chodzi o ośrodkowe, znaczy przypadki, klasyfikował tę sytuację. Anderson i Kadec, amerykański matematyk Anderson i matematyk ukraiński Kadec z Charkowa, udowodnili, że przestrzenie Frescheta są parami homeomorficzne, oczywiście jednej wagi, równej wagi. Znaczy Henryk Toruńczyk z Warszawy udowodnił twierdzenie charakteryzacyjne dla kostki Hilberta i przestrzeni Hilberta. Znaczy on podał warunki konieczne i dostateczne dla tego, żeby przestrzeń taka a taka była homeomorficzna z kostką Hilberta i z przestrzenią Hilberta. I okazuje się, że przy pomocy tych twierdzeń charakterystycznych można wcześniejsze twierdzenia podać inne dowody, bardziej proste, bardziej zrozumiałe. Potem ta nauka zaczęła się rozwijać w kierunku niemetryzowalnym wielkich ciężarów. Eugenij Szczepin udowodnił twierdzenie charakterystyczne dla kostki Tychonowa, który uogólnia wynik Toruńczyka. I też wiadomo, to nie jest wynik Szczepina, tylko innych matematyków, tak zbiorowy to był taki wynik, że istnieją niehomeomorficzne zbiory zwarte wypukłe ciężaru nieprzeliczalnego. Parami niehomeomorficzne na przykład. Znaczy w przypadku metryzowalnym wszystko jest ok, wszystko się zgadza. W przypadku niemetryzowalnym są różne takie przestrzenie wypukłe. I Aleks Cigogidze z Kanady, potem z Ameryki, niestety zmarł już, on podał charakteryzację potęgi nieskończonej osi rzeczywistej. I znaczy, no to jest w jakimś sensie uogólnienie przestrzeni Frescheta. Znaczy, i powiem, że formułowanie problemu dotyczyło przestrzeni Banacha, czyli przestrzeni zupełnych. W przypadku niezupełnych przestrzeni mamy też teorię Bestwiny Mogilskiego,
który podali charakteryzację przestrzeni liniowych uniwersalnych w różnych klasach borelowskich i nie tylko borelowskich, a też w klasach analitycznych, znaczy rzutowych, a zastosowanie ich teorii do zbioru wypukłych otrzymany przez Coty, Dobrowolskiego, Banacha i innych autorów też. I niedawno, już w latach 2010, w geometrii tropikalnej, w matematyce tropikalnej idempotentnej, to twierdzenie Banacha Mazura, ten problem wybrnął już odnośnie zbiorów niewypukłych, a maksimum plus wypukłych. I można to w innych teoriach wypukłości też formułować. Tu też są wyniki, ale widać już, że od tego problematu ile poszło nauki, ile ludzi tym się zajmowało. Od tego problemu przejdę do słynnego problemu Schrödera. Jest to problem 54. On dotyczy istnienia punktów stałych przekształceń zbiorów zwartych wypukłych. I jest to uogólnienie klasycznego twierdzenia Brauera, które brzmi następująco, że istnieje punkt stały każdego przekształcenia ciągłego zbioru zwartego, wypukłego, skończenia wymiarowego. Nawet nie tylko zbioru wypukłego, a zbioru homeomorficznego z wypukłem. I tu na przykład chcę nawiązać to do takiego problemu mapa, terytorium, problem. Książka niedawno się ukazała, Michela Houellebecqa, mapa i terytorium. W języku francuskim było tłumaczone na język polski, nagrodzone i tak dalej. Ale relacja mapa, terytorium opisuje, a dlaczego mapa? Mapa w tym przypadku służy jako odwzorowanie, mapping po angielsku. Tak? Terytorium, przestrzeń. Znaczy, relacja mapa terytorium opisuje relację między obiektem a reprezentacją tego obiektu, podobnie jak relację między terytorium geograficznym a jego mapą. Polsko-amerykański naukowiec i filozof Alfred Kołożybski zauważył, że mapa nie jest terytorium i słowo nie jest rzeczą. Podsumowując, jego pogląd, abstrakcja wywodząca się z czegoś lub reakcja na to nie jest samą rzeczą. I tu dla przykładu podaję terytorium, czyli tu jest Polska, a tu jest mapa Polski. Mapa, czyli odwzorowanie. Każdy punkt kraju w Polsce odwzoruje się na punkt na mapie, ale mapa też jest częścią terytorium tego. I widzimy, że tu jest punkt, który leży, którego obraz na mapie jest dokładnie ten sam punkt. Jest to definicja punktu stałego. I właśnie twierdzenie Brauera twierdzi, że każde odwzorowanie, jeśli terytorium jest wypukłe, czyli homeomorficzne do wypukłego, to jego każde odwzorowanie w siebie ma punkt stały. To w przypadku skończenia wymiarowym, dlatego żeby udowodnić to twierdzenie, trzeba stosować logię algebraiczną. Schrödinger to sformułował w przypadku przestrzeni nieskończenie wymiarowych. On opublikował artykuł w 1930 roku w Studia Matematyk o uogólnieniu twierdzenia Brauera. Jednak okazało się, że dowód jego nie jest poprawny w ogólnym przypadku, tylko w przypadku lokalnie wypukłym. I tu mamy też historię całą. Właśnie Aleksandrow, już wspomniany, i Niemiecki mówili, że zajmowali się tym parę lat wcześniej i otrzymali coś podobnego do wyniku Schrödera, ale tego nie opublikowali w swoim czasie, a później nie publikowali, bo już wiedzieli, że tym się zajmuje Schröder we Lwowie. Później Tychonow opublikował dowód w przypadku lokalnie wypukłym i tu inne nazwiska, Markow i Kakutani, Cyfań i Kakutani, to lata 40. Też Narczewski tym się zajmuje, ale jeśli chodzi, tu chodzi o modyfikację tego twierdzenia, tego problemu. A wracając do klasycznego twierdzenia Schrödera, to Coty zaczął się tym zajmować w 2001 roku i nawet opublikował artykuł, o ile ja pamiętam, Fundamenta Matematyce odnośnie dowodu. I tu ja przejdę do już, nie. Może powoli kończmy.
Już kończmy. Mhm. Już kończmy, już. Już. Ja muszę podać swój rysunek. Koniecznie. Problem Borsuka dotyczy przestrzeni nieskończenie wymiarowych i chodzi o kostkę Hilberta. Ja sobie pozwoliłem narysować tu kostkę Hilberta specjalnie dla tego odczytu. Proszę porównać tu jest kostka jednowymiarowa, dwuwymiarowa, trzywymiarowa, czterowymiarowa, pięciowymiarowa, sześciowymiarowa i tu nieskończenie wymiarowa, kostka Hilberta. Nie skończyłem tego rysunku, bo trzeba nieskończenie wiele czasu dla kostki Hilberta. I chcę tylko jedno słowo powiedzieć, że ta matematyka żyje do tej pory, inspiruje matematyków i będzie jeszcze inspirować następne pokolenia matematyków. Dziękuję bardzo za uwagę.